Cześć, w tym filmie zobaczycie prezentację nowego modelu grawera laserowego Ortur Laser Master 2 Pro. Jest to ulepszony model urządzenia o nazwie Laser Master 2. Zapraszam do oglądania. Moduł laserowy jest wyposażony w osłonę chroniącą przed laserem. Osłona ta wykonana jest z tego samego materiału, co okulary ochronne. Plastikowy łańcuch kablowy chroni przewody przed uszkodzeniem. Kontroler trzeciej generacji OLM Pro V10 posiada więcej funkcji, obsługuje m.in. detektor płomienia, ma przycisk zatrzymania awaryjnego. Urządzenie jest bardzo dobrze zapakowane, jest to konstrukcja modułowa. Zanim zaczniemy grawerować, należy złożyć kilka elementów razem. Jak widać, wszystkie elementy są bardzo dobrze zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas transportu. Dołączone są też certyfikaty dopuszczające urządzenie do stosowania w Unii Europejskiej, a także instrukcja obsługi w kilku językach i co ważne jest też język polski. Przed przystąpieniem do montażu dobrze jest wszystkie elementy rozłożyć, a śruby posegregować. Montaż jest bardzo prosty, powinien nam zająć nie więcej niż 15 minut. Wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowane i dobrej jakości. W tym miejscu ważna uwaga, zanim skręcimy czwarty bok, należy włożyć do krótszych profili po dwie nakrętki profilowane M5. Po skręceniu śrubami M5 blokujemy złącza narożne kluczem imbusowym. Wsuwamy częściowo zmontowany zespół osi X na ramę. Przyciągamy paski rozrządu po obu stronach osi przez rolki. Pasek zębaty przeciągamy przez szczelinę w nóżce, a następnie przykręcamy ją do ramy. Z jednej, a później z drugiej strony. Do boku wkładamy dwie nakrętki profilowe, a następnie mocujemy wyłącznik krańcowy. Przeciągamy też przez otwór pasek zębaty i napinamy go. Montujemy moduł płyty głównej oraz płytkę mocującą łańcuch prowadzący wiązkę kablową. A po prawej ostatnią podstawkę, drugą płytkę mocującą łańcuch wiązki kablowej, przykręcamy do zespołu osi X.
Do płytek mocujących przykręcamy łańcuch z wiązką kablową. Podłączamy przewody. W prowadnicę wsuwamy moduł laserowy i blokujemy śrubą. Po połączeniu i ułożeniu wszystkich przewodów należy je dodatkowo unieruchomić opaskami kablowymi. A na koniec montujemy uchwyt miernika ogniskowej. Za pomocą kabla USB łączymy urządzenie z komputerem, na którym musi być zainstalowane oprogramowanie do obsługi lasera. Ortur Laser Master 2 Pro zmontowany. Sprawdzamy jeszcze wizualnie, czy wszystko w porządku, czy wszystkie wtyczki spięte i możemy zaczynać przygodę z grawerowaniem i cięciem. Gdy detektor wykryje płomień, uruchomi się alarm. W razie potrzeby możemy użyć przycisku bezpieczeństwa i wyłączyć maszynę. Na płycie głównej znajduje się czujnik, który po wykryciu wstrząsu zatrzymuje pracę. Moduł lasera posiada stałą ogniskową. Odległość lasera od obrabianego przedmiotu ustawiamy za pomocą dołączonego kawałka walca o długości 5 cm, zwanego miernikiem ogniskowej. Tym laserem możemy grawerować m.in. na stali nierdzewnej, metalu platerowanym, na drewnie, szkle, kamieniu, płytkach ceramicznych, akrylu, papierze, sklejce, na skórze. W urządzeniu zostało zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe Ortur Laser, w którym został zoptymalizowany algorytm ruchu, a maksymalna prędkość to 10 000 mm na minutę. Oś X, na której znajduje się moduł lasera, została odciążona dzięki przesunięciu silnika na bok osi X. Grawerowanie i cięcie jest mniej lub bardziej precyzyjne, zależnie od tego, jak ustawimy parametry tych czynności. Z ustawieniami należy poeksperymentować. Obszar roboczy grawerowania i cięcia to 400 na 400 mm. W Ortur Laser Master 2 Pro moduł lasera posiada bardzo mały punkt o wymiarach 0,08 na 0,15 mm, przez co grawerowany obraz jest dokładniejszy.
Dzięki lepszym parametrom lasera możemy ciąć do głębokości 9 mm. Drewno sklejkę o grubości 1 do 3 mm tnie przy jednym przejeździe lasera. Podsumowując, jest to bardzo dobrze wykonane urządzenie z bardzo dobrym laserem, który nadaje się zarówno do grawerowania, jak i cięcia. Z jego pomocą możemy tworzyć różnego rodzaju artystyczne dzieła, tworzyć puzzle, zabawki, loga. Możemy grawerować fotografie i ozdabiać przedmioty wykonane z różnorodnych materiałów, takich jak metal, szkło, ceramika, papier, tektura, drewno i wiele, wiele innych. Linki do sklepów, gdzie możecie kupić to urządzenie, znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę.